zamyśle partnera. Tym partnerem jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Częstochowskiej z władzami Politechniki, które są tutaj reprezentowane. I w dniu dzisiejszym coś, co do tej pory było wymianą o charakterze epizodycznym, grzecznościowym, stali się elementem porozumienia. Porozumienia między gminą a tymi ludźmi, którzy od wielu lat przyjeżdżali ze swoimi studentami do Sielki, pokazywali, jak wyglądały początki przemysłu na ziemiach polskich, bo to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie można zobaczyć to nie tylko w postaci rycin, zdjęć, rysunków, ale i w postaci rzeczywistych maszyn, urządzeń, które są w stanie pokazującym ich historyczną, pierwotną funkcję i historyczny, pierwotny kształt. Myślę, że kontynuacja tej współpracy, ale już w sposób sformalizowany, to i dla studentów Politechniki Częstochowskiej, i dla jej pracowników, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Koński i dla tych turystów, którzy ziemię konecką odwiedzają, a będą w przyszłości odwiedzać, myślę, również ze względu na to muzeum, to jest rzecz niezwykle ważna, bo poza wartością edukacyjną, oczywistą z punktu widzenia Politechniki, to jest jeszcze wartość poznawcza, historyczna i wartość edukacyjna na poziomie podstawowej politechnizacji.